Drodzy słuchacze, być może niektórzy z Was pamiętają, że długa przerwa w Notkach Jednego Boga była spowodowana moim niezaplanowanym wyjazdem do Polski. Wyrwany z cotygodniowej rutyny, odczuwam pewien opór w formułowaniu myśli. Jest on spowodowany przez takie czynniki jak jetlag i heatwave. Ten ostatni znany jest w Małopolsce jako wielki gorąc. Pozwólcie, że podzielę się po prostu paroma refleksjami z pobytu w Polsce. Cywilizacyjny skok naszej ojczyzny był dla mnie najbardziej widoczny w sferze służby zdrowia. Wypis, który otrzymała moja żona z wojewódzkiego szpitala w Bielsku-Białej, był na światowym poziomie. Nie tylko dokumentował w szczegółach jej pobyt w szpitalu, ale zawierał kody lekarstw, które powinna była dalej brać, konkretne sugestie, jakiego typu medyczne konsultacje byłyby nadal potrzebne, a nawet szczegółowe zalecenia co do diety. Bardzo dobre wrażenie zrobiła też na nas prywatna klinika w małej miejscowości, gdzie moja małżonka udała się po tak zwany follow-up. Klinika była świetnie wyposażona, lekarka bardzo kompetentna, możliwość wizyty praktycznie natychmiastowa. Choć za niektóre testy i konsultacje przyszło nam zapłacić, można by sobie tylko życzyć, by tego typu opieka medyczna była standardem dla nas tu, w Kanadzie. Ten cywilizacyjny skok był możliwy tylko dzięki przynależności Polski do Unii Europejskiej. W większości ludzie, z którymi byliśmy w kontakcie, zdawali się być zadowoleni ze swojej pozycji życiowej i optymistyczni, jeśli chodzi o ich przyszłość. W niektórych wypadkach sugerowali nawet, że trzeba nam było, tak jak oni, pozostać w kraju. Podkreślali też, że wiele osób wraca z zagranicy, by albo szukać swojej szansy w Polsce, albo osiąść tam na emeryturze. No cóż, post factum wszyscy są mądrzy. W czasach, gdy my decydowaliśmy się na emigrację, kraj był tak zdewastowany, że trudno było sobie wyobrazić tak pozytywny scenariusz. Nie myślcie też, że wszystko w Polsce jest teraz cacy. Chociaż budowane są fantastyczne autostrady, wiele ruchu samochodowego odbywa się po wąskich, krętych drogach. Przy wielu milionach nowych samochodów nagminnym problemem są korki, no i wypadki samochodowe, jak przydarzyło się mojej żonie. Wojna za niezbyt odległą granicą jest źródłem niepokoju dla wielu osób. Ludzie doświadczają też finansowego ograniczenia. Jeśli już idą do restauracji, na przykład, to starają się zaoszczędzić na parkingu. O jednym wyjściu do restauracji chciałbym Wam opowiedzieć więcej. Udaliśmy się z rodziną na posiłek do Cieszyna, trochę tak z sentymentu dla rodzinnych losów. Mój dziadek miał całą swoją rodzinę w Czechach i zawsze intrygowało mnie, jak do tego doszło. Otóż, jeszcze przed I wojną światową pradziadek przeniósł się z żoną i czwórką dzieci na Śląsk Cieszyński. Był jednym z ponad 50 tysięcy ubogich, niewykwalifikowanych Galicjan, którzy zdecydowali się na taki krok. Śląsk Cieszyński był wtedy jednym z najbardziej uprzemysłowionych obszarów Imperium Habsburgów. Tysiące ludzi znajdowało tam pracę w karwińskich kopalniach węgla, w hucie w Trzyńcu czy w innych miejscach. Ocenia się, że w niektórych powiatach 50-80% ludzi mówiło po polsku. Problem pojawił się dopiero w 1920 roku, po powstaniu państw narodowych. Polska, zajęta obroną przed najazdem sowieckim, nie miała sił, by bardziej asertywnie domagać się korzystnych dla polskiej ludności granic.
sam Cieszyn został podzielony wzdłuż rzeki Olzy. Po polskiej stronie zostały wszystkie zabytki historyczne i instytucje kulturalne. Po czeskiej strategicznie ważna linia kolejowa. W ten sposób obie części miasta doznały istotnego zubożenia. Jakie konsekwencje miało to dla rodziny mojego dziadka? Jego siostry wyszły za mąż, brat się ożenił i tak ostali się już w Czechach. Nie tyle wyjechali z Polski, co Polska wyjechała od nich. Dziadek wrócił do kraju, ale starał się utrzymywać kontakt ze swoją rodziną. Nie zawsze było to łatwe. Spóźnił się na przykład na pogrzeb swojej matki, bo komunistyczna biurokracja nie była zbyt rychła, by wydać mu dokumenty podróży. Cieszyć się tylko można, drodzy Państwo, że ta sytuacja jest odległą przeszłością. Przez most na Olzie można chodzić w te i we w te, choćby po to, by kupić po czeskiej stronie trochę beherowki. Dziwić się tylko można, że są w Polsce ludzie, ba, całe formacje polityczne, którym to przeszkadza, które plują na Unię Europejską i próbują Polskę z niej wyprowadzić. Może dlatego, mili słuchacze, ja się czuję najlepiej u siebie, na obczyźnie. W prawdzie, prostocie i miłości Piotr Rajski.